proszę bardzo, nasilanie szakszuka i bułka opiekana w airfryerze. Pomidory, cebulę, czosnek, coś jeszcze, pieczarki. Proszę bardzo. Kasza w sosie pomidorowym. Tutaj mamy kurczaka z airfryera, tak? Z serem? I sałatka, pomidorki, ogórek i sałata. Jestem totalnie opuchnięta, totalnie chora, chyba w ogóle słychać. Tak, tak, właśnie. Mieliśmy w sobotę imprezę i ja już przed tą imprezą powiedziałam do Dominika: oho, coś się kroi. Była nasza impreza, gdyby to była jakaś, nie wiem, pierwsza lepsza, to bym pewnie nie poszła po prostu. Ale czułam się jeszcze okej, okay, tak momentami czułam, że coś nadchodzi, jakieś takie właśnie, bałam się wtedy, że grypa. Ale gdybym nie kąpała się w jeziorze w sobotę w nocy i w niedzielę rano, to pewnie bym było lepiej, ale poniosło mnie. Czwarty, a tak naprawdę piąty dzień leżenia w domu. No słuchajcie, ciężko. Mam mega mocny kaszel i przez to też bolało mnie gardło i mówię, dopóki nie ma kataru, to jest naprawdę dobrze. No i co? I wczoraj zaczął się katar. Raczej przeziębienie leczy takimi naturalnymi sposobami. Imbir, miód, cytryna, czosnek, cebula. Miałam taki dobry czas, jeżeli chodzi w ogóle o siłkę. No to można było zobaczyć w poprzednich weekly vlogach. Ale no co? Nic nie zrobię. I tak o siebie dbałam tak jak mogę, bo czasami miałam takie przeziębienia, szczególnie u mnie w domu, jak jeszcze nie dbałam tak o siebie, jeżeli chodzi o dietę i jeżeli chodzi o ruch i w ogóle tak dalej, o suplementy, to wtedy miałam o wiele gorsze te przeziębienia, to potrafiłam przez 3 dni po prostu z łóżka nie wychodzić. Teraz staram się codziennie tak trochę chociaż sobie pochodzić po mieszkaniu, trochę posprzątać. Dobra, idę dalej po prostu egzystować, a wam życzę zdrowia i widzimy się, jak już będę zdrowa, I hope so. Proszę bardzo, niedzielne śniadanko rozpoczynamy w ten sposób. Zawsze jak Dominik robi, to są piękne i jakieś takie bogate. Boczuś, ogóreczek małosolny, jajecznia z 3 jajeczek, pomidorek z tuża i 3 tostowane kromeczki. Słuchajcie, co prawda nie jestem w 100% zdrowa, został mi jeszcze kaszel i jeżeli on mi nie przyjdzie tak za 3 dni, to już wybiorę się do lekarza, bo coś dziwnego jest z tym kaszlem. I ja już w weekend, słuchajcie, trochę szalałam, w sensie szalałam. Co to się przesunęło? Szalałam to może nie jest dobre określenie, bo bez przesady jestem bardzo, jeżeli chodzi o tematykę zdrowia i leczenia się, jestem bardzo taka ostrożna i bardzo odpowiedzialna i dojrzała. Dużo czasu spędzałam na dworze, ale byłam dobrze ubrana i myślę, że takie dotlenienie się dobrze mi zrobiło, więc fajnie. Ale dzisiaj jeszcze, no słychać po moim głosie. Ja już dzisiaj wracam normalnie w końcu do pracy. Mamy poniedziałek, więc ja ten tydzień zaczynam zdrowa. No i gdzieś tam, no wiadomo jest tak, że przeziębienie nie kończy się tak, że nagle wstaniesz i jesteś zdrowy, tylko to jest etap przejściowy. Dzisiaj jest fajny dzień i ja jestem w trakcie nagrywania Angel Light Makeup Tutorial, który pewnie już jest na moim YouTubie, więc koniecznie zapraszam, jeżeli nie widzieliście. A o 13 mam spotkanie z moją siostrą, która jest moim współpracownikiem ostatnio, albo ja jej. Czekam się z nami, słuchajcie, u mnie w Tczewie, w moim mieście, otworzyła się nowa kawiarnia, więc idziemy zobaczyć, bo jestem podjarana, bo ja uwielbiam, jak się to coś otwiera nowego w moim mieście i kibicuję temu bardzo, bo to są lokalne biznesy, plus moje miasto potrzebuje takich rzeczy, więc pójdziemy zobaczyć. Chcę się przerwać nagrywki i dorobić sobie 2 paznokcie. Nie wiem, co się z nimi stało. Wszystkie się trzymają i 2 mi całkiem zeszły, więc szybko je zrobimy. Słuchajcie, tak wyglądam po nagrywaniu filmu. Był cudowny po prostu tyle czas. Tak dobrze mi się z wami gadało, więc koniecznie was zapraszam do obejrzenia. Ale pokażę wam coś. Nadchodzi jesień. Przyszły do mnie paczki ze Strike Pointa. I'm in love. Piękny jest ten nowy kolor. Ja jestem zakochana po prostu w tych dresach. Ale słuchajcie, proszę do mnie te dresy i ja już jesienny mood i patrz na pogodę, 27 stopni ma być jeszcze.
fajnie, bo wykorzystam w 100% teraz ciuchy ciepłe. Będę chodziła, kurde, cały dzień po prostu po mieście tylko po to, żeby wykorzystać wszystkie moje sukienki i w ogóle. A z drugiej strony już jesieniara i w ogóle wszystko, no dziwne, dziwne. Teraz jadę na kawkę i na ciasto. Serio, słuchajcie, tak się cieszę, że jadę do tej kawiarni. Tak długo nie byłam. Najlepsze jest to, że ja nie dałam śniadania. I wcale nie specjalnie, bo nie jestem nienormalna. Tylko po prostu zapomniałam. A to się nie zdarza często, ale po prostu odkopuję się po chorobie i po prostu mam mnóstwo, wiecie, roboty przyjemnej, ale mnóstwo. Nagrałam film na YouTube'a. A teraz jadę i was chowam. Jakaś dobra muzyczka, kawusia, o. Na śniadanie był sernik pistacjowy, to teraz trochę mniej piękna opcja, ale wartościowa, buraki, bo trzeba zjeść ziemniaki z airfryera i jajko sadzone. Proszę bardzo, takie widoki na poniedziałkowe popołudnie, wieczór właściwie. I coś, co uwielbiam, czyli mućki. Powiem wam coś teraz całkiem ważnego. Ogólnie raczej bym wcześniej nie dopuściła do sytuacji, gdzie jest poniedziałek, a ja poszłam i na kawę z moją siostrą poplotkować i teraz przyjechała na Wisłę po prostu sobie podpoczywać, bo normalnie jeszcze jakiś czas temu bym powiedziała, że to jest za dużo odpoczywania, ale czy to jest odpoczywanie? To jest po prostu życie, to jest po prostu korzystanie z życia i to na pewno nie powinno wyglądać tak, że albo pracuję, albo odpoczywam od pracy. Gdzie jest po prostu życie, korzystanie z życia? I powiem wam, że naprawdę bardzo mocno rozwaliłam sobie taki system odpoczynku przez to, że w gimnazjum, jak tak wchodziłam właśnie w to zdrowie, dbanie o siebie, to trochę się w tym zatraciłam i czytałam bardzo dużo książek takich, takich wiecie, takich coachowo-motywacyjnych. Na pewno mi trochę dały, ale głównie dały mi, myślę, że właśnie taki strach przed odpoczynkiem i taką, wiecie, tam była taka narracja, że najlepiej pracować 8 dni w tygodniu przez 30 godzin dziennie, you know. I kurde, ja to czytałam w gimnazjum, więc ja byłam bardzo młoda i pamiętam, że wtedy strasznie zapieprzałam, mimo że to był, wiecie, czas gimnazjalny, to nie jest moment, w którym musisz zapierdzielać. To jest jeszcze taki ostatnie momenty, nie chcę powiedzieć, że wolności, ale takiej beztroski trochę. Ja w sumie mówię teraz o odpoczywaniu, ale wzięłam ze sobą laptopa, iPada i telefon, żeby montować film. Tylko, że nie traktuję tego aż tak jak pracę, bo mam ochotę to zrobić, bo bardzo mi się podoba film, który nagrałam. Ale wiecie, to jest śmieszne, że w sumie nadal i tak mam takie przyzwyczajenia, że wszędzie ze sobą to noszę, żeby pracować. Jest tutaj też mój tata. My z moim tatą robimy całkiem dużo rzeczy, bo bardzo, bardzo siebie lubimy ogólnie. Jakby to było dziwne, ale mamy naprawdę bardzo dobrą relację. Ale pięknie. Normalnie jakby to była plaża, ale bardzo dziwny gatunek drzewa, jeszcze się z takim nie spotkałam. Co? Patrzcie, jaki zachód słońca. Idziemy tam na pole, bo ja coś czuję, że to jest pięknie, no pięknie. Krowy, tu są krówki.
gdzie jest wrzesień i jak to, co wrzesień... To jest chyba pierwszy wrzesień, kiedy nie do szkoły. Nie, drugi. Kurde, nie wiem. To już jest drugi wrzesień, kiedy ja nie do szkoły. Co? No, nieźle, ale powiem wam, że za każdym razem, jak jest wrzesień, ja ogólnie lubię wrzesień, ale jak sobie przypomnę czasy szkolne, to jest mi czasami strasznie smutno. W sensie jest mnóstwo rzeczy, których wtedy nie wiedziałam i których chciałabym wiedzieć teraz. I chciałabym wam polecić coś, co ostatnio miałam okazję odkryć, współpracując z kursami Więcej niż matura. I słuchajcie, co to jest i dlaczego w ogóle zdecydowałam się na współpracę z nimi? To jest coś, czego mi bardzo właśnie brakowało, kiedy ja pisałam maturę. Matury przygotowywałam się praktycznie sama w domu. Więcej niż matura daje taki po prostu wirtualny pokój do nauki. I to, co jest fajne w tych kursach, to jest to, że one łączą najistotniejsze cechy indywidualnych korepetycji, podręczników czy kursów stacjonarnych. Testując ten kurs i zapoznając się z nimi, takie najbardziej kluczowe plusy, które ja zauważyłam, to jest po pierwsze to, że cała nauka jest w jednym miejscu. Mi tego bardzo brakowało. Ja miałam mnóstwo różnych podręczników. Kurs cały czas pokazuje wam, ile macie już przerobione, ile wam zostało, więc macie po prostu poczucie spokoju i tego, że kontrolujecie nad tym procesem nauki do matury. Kolejna sprawa, która bardzo mnie zachwyciła, to jest kontakt z doświadczonymi nauczycielami. Nie jesteście tam zdani tylko i wyłącznie na siebie, możecie zadać jakiekolwiek pytanie chcecie. Dodatkowo, słuchajcie, podczas kursu dostajecie gwarancję minimalnego wyniku 75% lub zwrot środków lub dostęp do platformy przez kolejne 12 miesięcy. Bardzo się cieszę, że mogłam o tych kursach wam powiedzieć i wstawiam wam kod rabatowy oraz link w opisie filmu, żebyście mogli się lepiej z nimi zapoznać, do czego was zachęcam. Tutaj wyświetla wam się kod 10% rabatu na kupno kursów. I ja wiem, że matura może wiązać się ze stresem, że może być to ciężki okres takiej dezorientacji, problemów. Po prostu zachęcam was do nie przejmowania się opinią innych, skupienia się na tej nauce i po prostu znalezienia sposobu, który będzie was satysfakcjonował. Nie lubiłam się za bardzo z nauką, ale właśnie ten sposób, który znalazłam dla siebie, czyli po prostu taka niezależność i decydowanie o tym, kiedy i gdzie ja się chcę uczyć i w jaki sposób, bardzo mi pomógł i zresztą miałam świetne wyniki na maturze, szczególnie na osobę, która gdzieś tam miała trochę dużo zaległości. Dzięki wam za wysłuchanie i dziękuję bardzo Więcej niż matura za tą współpracę. Mam nadzieję, że wielu z was ona pomoże i cieszę się, że mogłam wam o tym powiedzieć. Dzisiejszy dzień zaczynam cudownie, bo od wysłania paczki do mojej przyjaciółki, która mieszka daleko ode mnie. Patrzcie, jaka słodka paczka. Jestem tutaj cicho od Strong Pointa, bo wiem, że chciałabym jej dać, szczególnie, że ostatnio wiem, że ma trochę cięższy czas. I słuchajcie, kupiłam jej coś słodkiego. Ogólnie ja nie lubię kupować ludziom słodyczy, bo uważam, że to jest takie... No wtedy masz te słodycze, musisz zjeść, nie ma nic złego w słodyczach, ale raczej lepiej, jeżeli ty kupujesz to, co ty lubisz i wtedy, kiedy chcesz zjeść coś słodkiego. No jakby taka jest dziwna kultura dawania słodyczy, ale w sumie czegoś mi tu brakowało, no to właśnie słodyczy. Kupiłam śmieszki, w ogóle teraz jest edycja limitowana kinderków i można coś na nich napisać. Uwielbiam to robić. Serio, już tak długo nie wysyłam komuś paczki. O matko, jest oczywiście liścik, więc słuchajcie, wkładamy to wszystko i idziemy nadać. Jaram się, cudowny poranek, cudowne rozpoczęcie dnia po prostu. Na przykład w pakowaniu to nie jestem mistrzem, ale... Ej, ja nie mam drukarki, ale mam nadzieję, że mi się nie śniło, że jest opcja bez drukowania etykiet. Czy to się mogę zmieścić do małej? Kurde, chyba do dużej trzeba będzie kupić. Dobra, już ile można to zaklejać. Mocno mnie niepokoją dwie rzeczy. W sumie nie, jedna. Bo słuchajcie, bo ja zachorowałam tydzień temu i przez cały tydzień leżałam prawie przez 5 dni, ale nadal mam katar i nadal mam kaszel i to jest trochę niepokojące, bo to powinno przejść, więc nie wiem, czy nie będę musiała iść do lekarza.
jest kwestia tego, że jak jesteś przeziębiony i pójdziesz do lekarza, no to da ci jakieś lekarstwa, które raczej nie przyspieszą tej choroby, tego procesu leczenia się, bo przeziębienie to zawsze 7 dni. I nie ma tak naprawdę lekarstwa na przeziębienie. Nie wiem, ja tak uważam i też wiem, że po prostu nie mam aż tyle pieniędzy, żeby teraz łazić po lekarzach i kupować sobie jakieś lekarstwo za 200 zł. I to jest dziwne, bo czuję się dobrze, tylko mam ten katar i kaszel, ale ten katar jest taki, nie jest taki, że mnie zapycha i boli mnie tutaj wszystko, no nie wiem. Anyways, słuchajcie, robimy sobie dzisiaj chlebek bananowy. Więc wam pokażę, jak to robimy. Pięknie wygląda w cebulowej buzie. Uwielbiam. Ja uwielbiam robić chlebki bananowe, nawet nie wiem, czy w ogóle trzeba jeszcze pokazywać przepis na nie. Słuchajcie, wybieram się na event do Warszawy, potem na następny tydzień też mam w planach jechać do Warszawy. Dodaję banan i jajko. Na Papi Jogę znajoma otworzyła Papi Jogę w Warszawie. Jeżeli jesteście z Warszawy, to bardzo wam polecam. Jeszcze nie byłam, ale wiem po prostu z tego, co mówiła, że teraz jest duży szum na Papi Jogę, ale ona jest jedną z nielicznych osób, która robi to w 100% legalnie, z legalnymi hodowlami. I słuchajcie, coś, co jest zarąbiste, robi jogę z adopciakami. Czyli nie chcecie wspierać pieski ze schronisk, które można adoptować, małe, piękne szczeniaki, to jest świetne. Gdzieś wam podlinkuję albo wstawię te Instagrama. Dajemy sobie płatki owsiane, tak nie wiem, z 3, no nie no, 3 za mało. 5 łyżek to będzie około 50 gram. Kakaoko. Cynamon. Dodamy sobie odżywkę białkową. To jest smak kokosowy. No ta WPC82 to jest jedyna odżywka białkowa, jaką ja używam od, kurde, 3 lat dosłownie. Więc bardzo wam polecam. A jeżeli dopiero zaczynacie na przykład przygody z odżywką białkową, albo nie lubicie takich jakichś innych smaków, niż takich neutralnych, to bardzo wam polecam smak biała czekolada Biszkopt, bo to jest smak taki właśnie słodki, nie za słodki i tak przyjemny po prostu. Dobra, troszeczkę mleka i erytrytol. Ja teraz z wami gadam, ale ogólnie jak to się robi, to jest minuta 8, bo to się robi praktycznie samo za ciebie. Gotowe, ładnie wyrośnięte i teraz Mr. Maseł migdałowy w połączeniu z tym Fit Dreamikiem. Uwielbiam to połączenie. I tak pięknie to się prezentuje, słuchajcie, idę szamać. Cudo. Montuję, słuchajcie, film i w ogóle najlepsze jest to, że ja mówię, dobra, nagram taki 10-minutowy szybki makijaż, ale oczywiście tyle gadam, że to już tak jest po wersji skróconej, że on trwa 23 minuty i nie wiem, co mam zrobić, jakoś tej, gdzieś coś, tej, kurde, słuchajcie, musimy skrócić. Bardzo, praktycznie to samo, co wczoraj, jako sadzone ziemniaczki z airfryera i buraki, ale to jest fajne, bo to bardzo szybka opcja, a da się najeść. A robi oczywiście Dominik. Ta przyjemna wielka w niebaka, jak tutaj to twoje szlanki, co? Bardzo dobre jest to piwko zero. I też bardzo dobre są te chipsy soczewicy z Lidla. Są jeszcze takie, z czego my jeszcze jemy? Z ciecierzycy też są super. A tutaj, słuchajcie, cienka czerwona linia, oglądamy film i została nam godzina 18. Był strasznie długi, ale fajny. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, zaczynamy w środę. Nawet nie wiecie, jak ja się cieszę, że dzisiaj poszłam na ten spacer o tej godzinie 6:30, bo wstałam dlatego, że Dominik jechał do pracy. Ostatnio go nie zawożę, tylko jedzie sam na dworzec autem, więc wiedziałam, że jeżeli nie wyjdę na spacer, to prawdopodobnie zasnę, bo nie mam jak się rozbudzić, a byłam śpiąca. I wyszłam na spacer, było cudownie, więc cieszę się, jest 10:00, ja już, słuchajcie, dodaję film na YouTube'a, więc udało mi się go zmontować i robimy sobie śniadanie. Oczywiście pielęgnacja włosów, ostatnio chyba nawet widać na moich filmikach, że już nie jestem aż tak tym zafascynowana, jak byłam na początku tego roku, ale nadal jakby dbam i robię to wszystko, więc no, ale powiem wam, że mam teraz świetne produkty i współpracuję teraz, na przestrzeni kilku miesięcy będę miała współpracę z jedną marką właśnie do włosów,
I chciałabym wam już teraz pokazać, czego używam, ale no, wydaje mi się, że nie powinnam na razie. Więc tylko czekam, aż będę mogła wam pokazać, bo po prostu cudo, cudo. Ja wiem, że wyglądam zabawnie, ale chcę po prostu podtrzymać maskę podręcznikiem, bo wtedy jak dłużej trzymamy, to podobno lepiej się wchłania. Miał to być ciepły ręcznik, ale co to znaczy ciepły ręcznik? Że co, że podgrzany? No to czy zwykły ręcznik. A tu mam koka i to ogólnie, no ogólnie wyglądam przezabawnie. I to jest tylko wersja, która widzimy na YouTubie, więc bo macie ten przywilej, a po prostu nieszczęście. Robimy sobie bułeczki, długo już nie jadłam takich typowych moich kanapek z jajkiem i serkiem łaciatym, naturalnym, uwielbiam. I miałam wyobrażenie, że mam w lodówce szczypiory i pomidory i już sobie wyobrażałam po prostu ten cudowny smak, a się okazało, że nie mam. Dobra, co wam to trzeba było dokładniej spojrzeć i mamy pięknego pomidorka, więc jest dobrze. Słuchajcie, ja nie mogę z beki, jak ja teraz wyglądam. Przepraszam, no nie, no nie będę was przepraszać, no jakby pokazuję w weekly vlogach, to jest po prostu 100% ja i 100% moje życie, no mam teraz taki, no, nieważne. Chciałam wam tylko uświadomić, tobie chciałam tylko uświadomić, że nie jest oczywiste, ile śniadań jeszcze nas czeka, ile śniadań jest jeszcze przed nami, więc nie mówię, że to jest moje ostatnie śniadanie, bo raczej tak nie zakładam, ale życie jest bardzo różne. Dlatego celebrujmy śniadania, celebrujmy posiłki, cieszmy się, delektujmy się posiłkami, dajmy sobie czas na zjedzenie posiłku i po prostu niech on będzie przyjemnością. Mówię tak o śniadaniach, bo śniadanie to są moje ulubione, to jest mój ulubiony posiłek, ale to może być równie dobrze obiad, kolacja. Najlepiej wszystko, celebrujmy wszystko. Smacznego. Uwaga, słuchajcie, otwieramy sobie paczki PR-owe. Jedną już otworzyłam i jest zarąbista. Tutaj przyszły mi dresiki ze Strong Pointa kolejne. Tutaj mam dwie piękne paczki i zacznijmy sobie może od tej z L'Oreala, pokażę wam. I słuchajcie, to jest z tej serii Absolute Repair i ja ją uwielbiam. Miałam już ten szampon i uważam, że to jest jeden z lepszych szamponów, jakie miałam. W ogóle szampony z L'Oreala są idealne. I wszystkie najlepsze szampony, jakie miałam, to właśnie od nich. Akurat L'Orealowi ja bardzo ufam i bardzo lubię. I ten olejek, no po prostu coś cudownego. To jest jeszcze jeden hit. Paczka od mojej bestii Patrycji Kołowskiej, którą na pewno kojarzycie z Instagrama, YouTube'a, TikToka. W kolaboracji Patrycji z Lady Plannerem. Uwielbiam, że to jest różowe. Po prostu jestem zakochana. Dodałam film na YouTube'a, ogarnęłam się, zrobiłam sobie dzisiaj makijaż tymi kosmetykami mineralnymi, praktycznie cały, oprócz bronzera chyba. I wyglądam tak bardzo właśnie świetliście i delikatnie. I wiecie co, aż nawet nie pomaluję rzęs, bo mi się bardzo podoba to, jak to wygląda. No i wyglądam pięknie, mam białą koszulę, wam pokażę, że to jest mój outfit. Nie wiem, czy ten outfit to jest dobry pomysł, bo trochę wieje, on jest taki zwiewny, ja nienawidzę, jak mi coś podwiewa. Ale moja ulubiona spódnica i ta piękna koszula. Czy tak mogę iść na ulicę, bo nie chcę być wyzywając ubrana. Na razie jedę do mojej siostry, więc zobaczymy. No słuchajcie, będzie obiad. Nie robimy sobie na przykąskę camembert pieczony z figami. Kto je marcheweczkę? Chodzić. A...